Sobie zobaczyć. Więc powinno być ok. Um... Dobrze. Dobrze, ja już słyszę siebie z odsłuchu, więc też powinniście mnie słyszeć. E, faktycznie troszeczkę było za cicho, bo ten mikrofon był za daleko. Ja go sobie teraz troszeczkę. Przybliżyłem. Mam nadzieję, że teraz będzie w porządku. Dziękuję tutaj za waszą za waszą czujność. To w takim razie słuchajcie, przejdźmy sobie do naszego tematu. Ja za moment po skończeniu tej głównej części będę odpowiadał na wasze pytania, więc piszcie je za jakiś moment. Natomiast jeszcze zanim słuchajcie przejdziemy no to prośba do wszystkich osób, które chciałyby wspierać kanał o wsparcie. Jest taka możliwość, jeżeli chodzi o Patronite, można zostać naszym patronem. Będzie w poniedziałek specjalny odcinek dla patronów oraz dla osób, które wspierają kanał na YouTubie. Jeżeli natomiast ktoś chciałby zasubskrybować kanał, również taka możliwość, jeżeli chce ktoś lajkować, prośba, żeby to robić na samym początku, a, bo dzięki temu ten, ten odcinek, jak i również inne odcinki, będą rozchodziły się w większym stopniu do innych, do innych osób. E, tak, urządzenia... E, mikrofon był włączony, tylko troszeczkę był za daleko, a więc być może, być może słabo zbierał. A teraz, słuchajcie, przejdźmy na to, na co pewnie wszyscy czekaliście. Tutaj pisaliście, że przygotowaliście popcorn. No, zobaczymy, czy się przyda. Ja wiem, że dzisiaj był gorący dzień, i pewnie wielu z Was właśnie wróciło z plaży czy z jakiegoś wypoczynku sobotniego. Mam nadzieję, że umilę Wam wieczór. Na sam początek, słuchajcie, powiemy sobie, jak to wygląda. Pokażę. Ja rzadko pokazuję jakieś slajdy czy jakieś wykresy. Nie jestem, jak gdyby, tego fanem. Wydaje mi się, że ten kontent, który przedstawiamy i to, co mówię, jest najistotniejsze. Natomiast chciałbym wam jedną rzecz pokazać, która wydaje mi się, że będzie pokazywać, gdzie w tym momencie jest Rosja. I sobie potem powiemy, jak to w szczegółach wygląda. A to, co Wam chciałem pokazać, chciałem wam pokazać taki element związany, to tutaj macie od stycznia 2022 roku do czerwca, to jest ten ostatni pasek. Informacje na temat sprzedaży, eksportu rosyjskich paliw kopalnych. Spodziałem od węgla, skończywszy po, rop, po, ropie, po ropę naftową, spodziałem również na tą ropę rurociągową, czyli overland, i tą ropę przesyłaną drogą morską. To jest ten najciemniejszy granatowy pasek. To co możemy, słuchajcie, już na tym wykresie zaobserwować, no to, że od dłuższego czasu mamy stabilny trend. Tak, no są jakieś tam widzieliśmy jakąś pewną zmianę w lutym, w lutym, nie, w marcu. To było w marcu. Natomiast gdzie był delikatny Wzrost. I ten wzrost był w dużej mierze związany z kilkoma czynnikami. Pierwszy czynnik, który tutaj występował, no to były paliwa. Dlaczego w marcu? No, dlatego, że w lutym wprowadzono to embargo na paliwa, jeżeli chodzi o Europę i pułap cenowy. No i to był ostatni moment, gdzie Rosjanie mogli te paliwa sprzedać po wyższej cenie. No i drugi element, tutaj, jeżeli chodzi o tą ropę rurociągową, tutaj również obserwujemy. Kończenie tych kontraktów, które były rozpoczęte wcześniej, i na ten moment, tak jak wiecie, jedynie południowa nitka dróżby wysyła ropę naftową do Europy. Jeżeli chodzi o pozostałe kraje, no tutaj połączenia rurociągowe, podobnie jak w przypadku gazu, nie mają dużej przepustowości, natomiast one istnieją, na przykład do Azji Środkowej. Natomiast tak jak widzicie, no to jest ten taki, nie znam się chyba dobrze na kolorach, ale powiedzmy to jest ten kolor taki indygo lub ten jaśniejszy granatowy, no to jest ta ropa rurociągowa. No i tak jak widzimy, no jej udział w całym eksporcie malei. To co widać również, to tutaj mamy taką sytuację, która moim zdaniem się będzie zmieniać. Więc tak, widzimy, że największy spadek Oprócz tej ropy rurociągowej, w tym momencie mamy na, na gazie, i to zarówno na LNG, jak i na tym gazie wysyłanym, wysyłanym gazociągami. Jeżeli chodzi o ten gaz wysyłany gazociągami, no to jest chyba jeszcze gorsza sytuacja niż w przypadku ropy naftowej wysyłanej rurociągami. No to nie wiem, czy dobrze widać, to są dosyć małe wielkości, zaraz mniej więcej przejdziemy też do liczb, ja o tym opowiem. Dosyć stabilna, mniej więcej, mniej więcej, dosyć stabilne dane, jeżeli chodzi o węgiel, natomiast na ten węgiel nigdy nie stanowił dużego, dużego, procentu. Nadal duży procent tutaj będzie stanowił, stanowiły te produkty, czyli produkty z ropy naftowej to są głównie paliwa i produkty petrochemiczne. Natomiast tu będziemy obserwować spadek tego paska, czyli tego powiedzmy czerwonego. To nie jest LPG, jeżeli ktoś by na to patrzył. I tutaj piszecie, że wciąż zarabiają pół miliarda euro dziennie i jest to kraść. No tak, ale zarabiali, słuchajcie, ponad, ponad miliard, a więc w tym momencie. Jest po prostu mniej. No i to pokazuje, jak gdyby, jak słuchajcie, sankcje działają, ponieważ no, te sankcje zostały wprowadzone na paliwa kopalne, no tak jak widzimy, najpierw na węgiel, a potem na następne paliwa kopalne, głównie na ropę naftową i produkty naftowe. One zostały, słuchajcie, wprowadzone na ropę naftową w grudniu, natomiast na paliwa, na paliwa zostały wprowadzone dopiero w lutym, a tak naprawdę zaczęły obowiązywać. W kwietniu, ponieważ był okres karencji. Natomiast te paliwa będą spadać, ja zaraz powiem dlaczego. Natomiast, teraz, sobie też przejdźmy do kilku, kilku danych i kilku szczegółów, jeżeli chodzi o pierwsze półrocze. Bo jeżeli porównamy sobie pierwsze półrocze 2023 roku z pierwszym półroczem zeszłego roku, no to widzimy, że cały spadek, jeżeli chodzi o paliwa kopalne. To mogą być różne dane. Ja podaję za KREA, ale na przykład Małe podaje podobnie i podobnie również podają rosyjskie dane, które są oparte o wpływy budżetowe. Czyli możemy, jak gdyby, szacować odwrotnie. Dlaczego tak podajemy i dlaczego nie ma danych rosyjskich? Dane rosyjskie, jeżeli chodzi o dane takie szczegółowe, eksportowe, jeszcze z podziałem na poszczególne paliwa kopalne. Są na ten moment niedostępne i nie są publikowane. Były jeszcze w zeszłym roku, natomiast od jakiegoś czasu tych danych nie mamy. No i tutaj widzimy, że mamy spadek, tak jak powiedziałem, 47%. Możecie się też spotkać, że to jest często w literaturze, że to jest spadek około 50%. Widzimy, że ten trend wydaje się od jakiegoś czasu no, dosyć trwały. Tu oprócz tego, że mieliśmy minimalne wybicie w tym marcu, no to cały czas idziemy jak gdyby w dół. No i zaraz sobie powiemy, co może następować w następnych miesiącach. Natomiast tak jak tutaj zwróciliście uwagę, to jest mniej więcej pół miliarda euro, dokładnie w tym momencie to jest 591 milionów euro, euro dziennie, czyli 663 miliony dolarów. Natomiast jeżeli chodzi o sam czerwiec, no to mamy spadek o 8% mniej niż w maju i o 18% poniżej poziomu z kwietnia. Jeżeli ktoś chciałby mniej więcej wiedzieć, jak to wygląda. No jeżeli patrzymy rok do roku, no to tu widzimy, że tak jak powiedziałem, te spadki są około około połowy, czasami mniej, czasami więcej, jeżeli w zależności od którego który miesiąc patrzymy i Jedna rzecz, na jedną rzecz należy tutaj zwrócić uwagę, ponieważ ten eksport, on jest bardzo paliw kopalnych, jest bardzo skorelowany z całkowitym eksportem Rosji. Jeżeli popatrzymy na dane dotyczące całkowitego eksportu Rosji, no to będziemy widzieć, że Rosja za czerwiec e, po raz pierwszy, jeżeli chodzi o dane handlowe oraz przepływy pieniężne, odnotowała Ujemny bilans płatniczy. I o tym pojawił się artykuł na ekonomia Rosji. Jeżeli ktoś chciałby sobie tam zobaczyć, jak to wygląda w liczbach, odsyłam do tego artykułu. Natomiast jeżeli chodzi o ropę, to również widzimy, że mamy, oprócz tego, że ten spad cały czas spada ten gaz, tak? Ale on już od dłuższego czasu. Natomiast mamy również dosyć duży spadek wartości. Dotyczącej morskiej ropy naftowej, czyli tej ropy naftowej wysyłanej tankowcami, która w czerwcu spadła o 24 miliony euro dziennie, czyli mamy minus 12 w porównaniu z majem 2023 roku. I to są twa twa twarde dane, możecie a, znaleźć te dane. Ja głównie się posługuję dany danymi z KRA, z Argusa, MAE i jeszcze Kepler. Tak, a więc najczęściej, najczęściej tutaj możecie zobaczyć dane, które pochodzą z ich raportu. No i teraz wygląda to tak, że jeżeli popatrzymy na następne, jak gdyby takie cząstkowe dane, to mamy bardzo duży spadek, jeżeli chodzi o eksport ropy naftowej do Indii, bo mamy w czerwcu spadek aż o 29% w porównaniu z majem. 2023. Ja tutaj będę porównywał do poprzedniego miesiąca, dlatego jak gdyby, że porównywanie się rok do roku, no to będziemy wszędzie tam mieli minus 50. No to wydaje mi się, że to jak gdyby nie ma sensu. Natomiast jeżeli chodzi o eksport ropy naftowej do Chin, to z grubsza byliśmy na tym samym poziomie co w zeszłym, w zeszłym miesiącu. Znaczy w zeszłym miesiącu, w maju, bo mamy już lipiec. No i teraz ktoś może powiedzieć: OK, to dobrze. No, tak nie do końca. Bo jeżeli chodzi o Chiny, to obserwujemy od jakiegoś czasu mniejsze zapotrzebowanie na rosyjską ropę i to jest spowodowane kilkoma względami. Natomiast trzeba pamiętać, że głównym obecnie odbiorcą rosyjskiej morskiej ropy są Indie. Na Indie przypada od 60 do 70% całego rosyjskiego eksportu. Jeżeli chodzi o Chiny, no to jest w tym momencie jednocyfrowa wartość. Być może ona się zmieni w przyszłości do dwucyfrowej, natomiast na ten moment to jest około 7-8%, a większość przypada na Indie. Natomiast mamy dość duże załamanie, jeżeli chodzi o eksport produktów naftowych, tak, czyli paliw do Chin, który w czerwcu spadł o 63%. W porównaniu z majem 2023 roku. I tutaj również obserwujemy, jeżeli chodzi o paliwa, szczególnie jeżeli chodzi o benzynę, że zaczyna spadać eksport tych produktów, jeżeli chodzi o już o czerwiec, natomiast ten spadek będzie pogłębiał się w następnych miesiącach. Dlaczego? Dlatego, że brakuje, i o tym wielokrotnie już mówiłem, brakuje tej benzyny. Być może będzie również brakować diesla na rynku wewnętrznym. Czyli mamy sytuację taką, że w tym momencie jest eksport tych paliw. Te paliwa głównie są eksportowane do krajów Zatoki Perskiej, a w tym momencie są również też inne kraje, na przykład Egipt, no, no, no jak gdyby różne. Natomiast jeżeli chodzi... O perspektywy, no to wydaje się, że będziemy mieli spadki. Dlaczego? Dlatego, że mamy, o tym mówiłem, niedobory, jeżeli chodzi o benzynę na rynku wewnętrznym. No i tutaj rząd wprowadził różnego rodzaju limity eksportowe dla firm na następne miesiące. Z czym to jest związane? No, również o tym opowiadaliśmy sobie. Jest to związane z tak zwanym tłumikiem paliwowym, który od września ma być. Zamrożony. Co to jest ten tłumik paliwowy dla osób, które wcześniej nie słuchały? Chodzi o to, że rosyjski rząd dopłaca do cen benzyny, tak, do tych cen detalicznych. Natomiast no, mamy teraz taką sytuację, że ceny hurtowe idą w górę i urząd antymonopolowy oraz rosyjski rząd nie pozwala na zwiększenie tych cen na stacjach paliwowych. No, przez co firmy naftowe muszą dopłacać do rynku wewnętrznego. No i już mamy tego typu sytuacje, że w niektórych regionach tej benzyny brakuje. Na przykład ktoś przyjeżdża na stację i danego dnia ta benzyna, jak gdyby nie dojeżdża do stacji, to głównie dotyczy na ten moment benzyny. Być może pojawią się również problemy na dieslu. Chociaż w przypadku benzyny wydaje się to usprawiedliwione, ponieważ no, rafinacja tej benzyny jest może tym, czy znaczy, może inaczej. No ta benzyna w tym momencie jest jej jak gdyby mniej na rynku w porównaniu z tym dieslem. No i ona jest jak gdyby droższa do tego firmy muszą, jeżeli chodzi o ten rynek wewnętrzny więcej dopłacać. Jeżeli chodzi o te dane czerwcowe, tutaj część z was pewnie zwróci uwagę, że w czerwcu mieliśmy remont portu w Primorsku, który odbywał się właśnie w czerwcu, i, je, i, i ma to na pewno wpływ na spadek tych danych eksportowych. No i można powiedzieć, że to jest takie jednorazowo, jednorazowe. Niemniej obserwujemy w lipcu już po zakończeniu tego remontu. Utrzymujące się spadki wolumenu. Jak mniej więcej ten spadek wolumenu, jeżeli chodzi o pierwsze dwa tygodnie lipca. No mamy spadek, jeżeli chodzi o eksport około miliona baryłek. I to głównie, jeżeli chodzi o ten kierunek azjatycki. A więc no, dosyć duża ilość. Jeżeli natomiast patrzymy na całość eksportu za czerwiec, no to w czerwcu mieliśmy spadek o 600 tysięcy baryłek. I to jest najniższy poziom, poziom od marca 2021 roku. Szacowane przychody z eksportu spadły około 1,5 miliarda dolarów do niecałych 12-11,8 miliarda dolarów. To są jak gdyby przychody firm z eksportu ropy. Czyli mamy Dokładnie połowę mniej niż rok temu. No, i teraz dochodzimy do tego elementu, który chciałem omówić, ponieważ wielu z Was zauważyło, że jeżeli chodzi o cenę Uralsa, ona zaczyna rosnąć, jeżeli chodzi o ten rynek wewnętrzny. Jak i również dochodzą informacje, że jest oferowana na rynku spotowym i kontraktowym po cenie powyżej. Pułapu cenowego. a jest mniej więcej tam 60, od 61 do 63. Mniej więcej takie ceny obserwowaliśmy. A jeżeli chodzi o porty, na przykład czarnomorskie, widzieliśmy, że cena często zaczęła dochodzić właśnie tam: 59, 78 i tak dalej, i tak dalej. A więc możemy spodziewać się na dniach, że powinny się pojawić. Oferty na spocie dla firm azjatyckich powyżej pułapu cenowego. No, i tutaj, słuchajcie, zaczyna się zabawa, bo mamy również informację, że jeżeli chodzi o rząd rosyjski, to rząd rosyjski naciska, jeżeli chodzi, już zajmę Wam to, ten element. Jeżeli chodzi o rząd rosyjski, no to rząd rosyjski naciska na firmy naftowe, żeby zmniejszać produkcję. Więc mamy trochę taką dziwną sytuację, dlaczego zmniejszać produkcję? Oni obiecali, a dokładnie minister Nowak obiecał, że od sierpnia Rosja obniży produkcję o pół miliona. Pamiętacie, że do tej pory obiecywali, że najpierw w styczniu że obniżą o pół miliona, potem w marcu wydawało się, że tej produkcji nie obniżyli albo inaczej. Być może ją częściowo obniżyli, natomiast nie obniżyli eksportu na zewnątrz, co jak gdyby kłóciło się z ustaleniami z Arabią Saudyjską. Do tego doszła informacja, która pojawiła się w kwietniu, że dane na temat eksportu oraz wszystkie dane oficjalne rosyjskie są utajnione. To, co my pokazujemy, no to są dane głównie z firmy Kepler która śledzi ruch tankowców, no bo mniej więcej z, z odczytów tych satelitarnych możemy widzieć, jakie tankowce i kiedy wypłynęły z jakiego portu, no i mamy wtedy informacje, tak, jak możemy zidentyfikować, zidentyfikować, jaki to jest tankowiec, tak, do kogo nawet należy, tak, jaki jest jego tonaż i tak dalej, i tak dalej. No, i na tej podstawie firmy analityczne tworzą obraz tego, co się dzieje w Rosji, jeżeli chodzi o ropę naftową. No, i teraz słuchajcie, wygląda tak, że z jednej strony rząd od sierpnia obiecał następne pół miliona baryłek, jednocześnie Arabia Saudyjska w lipcu, tak jak pamiętacie, obniżyła o milion baryłek. I no mamy taką sytuację, że zapowiedziała, że również to obniżenie będzie w sierpniu. Czyli teoretycznie Rosja z Arabią Saudyjską powinny obniżyć o 2 miliony baryłek. I teraz, jeżeli chodzi o cenę, to na korzyść, jak gdyby Rosjan, no grają również te informacje, które do, dochodzą nas z Libii, z Libii, gdzie przez zamieszki, które tam były. No, eksport ropy został częściowo wstrzymany. No i drugie takie niekorzystne informacje dla albo korzystne dla ceny, tak? W ogóle ropy Brent, ale i też Urals, no to mamy wyciek z terminala Shella w Nigerii. No jeżeli to sumujemy, no to jeżeli chodzi o to, to, to są, są rzeczy z lipca, no to mamy dodatkowych 600 tysięcy baryłek dziennie mniej. Czyli teoretycznie na ten moment powinniśmy mieć 2,5 miliona baryłek dziennie mniej, co gra jak gdyby na zwyżki ropy naftowej. I to są obecnie główne czynniki. No to jak gdyby w prasie czytałem jakieś różne tam rzeczy. Natomiast to są główne czynniki, które grają na korzyść zwyżki cen ropy naftowej i również zwyżki cen uralsa. Natomiast może wymieńmy te czynniki, które są na niekorzyść jak gdyby wzrostu tych cen, a mianowicie pierwszy. Globalna zmiana produkcji, jeżeli patrzymy od listopada do czerwca, nie nastąpiła. Były zapowiedzi, tak jak pamiętacie, jeszcze w zeszłym roku, krajów OPEC+, natomiast nie widać realnej, realnego spadku podaży. Dlaczego? Dlatego, że niższa produk produkcja Arabii Saudyjskiej i, Głównych tych członków OPEC, nie Rosji, zwróćmy uwagę, od czasu wprowadzenia cięć produkcji w listopadzie ubiegłego roku została zrekompensowana wyższą produkcją innych producentów, na przykład tych z Nigerii czy Stanów Zjednoczonych. Natomiast e, pamiętajmy, że z cięć został zwolniony Iran. I w tym momencie to, co obserwujemy, to obserwujemy, że jest dosyć silna dynamika wzrostu produkcji ropy irańskiej. Jeżeli patrzymy za ostatnie pół roku, no to jest około 530 tysięcy baryłek. No ale mówi się, niektórzy mówią, że być może to będzie na przykład milion baryłek, jeżeli chodzi o ten, o ten rok. Wydaje się, że ropa irańska również wypiera tą ropę rosyjską obecnie w lipcu, ale już w czerwcu widzieliśmy z chińskich. To widzieliśmy w czerwcu, a obecnie z hinduskich rafinerii. Szczególnie kiedy część floty cienia, i o tym pisał Mateusz Lech, pozdrawiam Ciebie Mateusz, została zatrzymana przez Hindusów i obecnie w dużej mierze jest używana. Ta, ta część, jak gdyby hinduska, obecnie używana jest głównie dowożenia ropy irańskiej. Tak, mieliśmy dodatkowo w tym czasie, przez ostatnie pół roku, zwiększenie dostaw ze Stanów Zjednoczonych, to jest około 610 tysięcy baryłek, co jak gdyby daje, no jeszcze są, tam właśnie mamy wzrost ten z Libii, z Nigerii, co jak gdyby z Norwegii, co jak gdyby powoduje, że te cięcia zostały, które kraje OPEC plus zrobiły, przynajmniej na papierze, bo czasami się też mówi, że, że one nie są do końca przestrzegane. No to powoduje coś takiego, że, że w tym momencie zostało to zostało to. Ja patrzę tutaj, ale to chyba cały czas pisaliście mi o tym, że nie było głosu na początku. A więc zostało to przez, przez te inne kraje zrekompensowane. I teraz najważniejsza rzecz, bo obecny ten wzrost, jeżeli chodzi o 2023, większość analityków zakłada, że to będzie wzrost około 2 miliony baryłek, jeżeli patrzymy rok do roku, czyli patrzymy 2022, 2023, to miało być tak 2,5 miliona. Już w tym momencie widzimy, że MAE, czyli Agencja Energii, Międzynarodowa Agencja Energii, zmniejszyła swoją projekcję na rok 2023 na razie skromnie o 220 tysięcy baryłek dziennie, czyli już zakłada, że jednak ten pobyt będzie mniejszy. A dlaczego zakłada? Dlatego, że 70% tego popytu na ropę naftową, tego zwiększonego, ma pochodzić z Chin. To jest raz. Drugi druga rzecz, którą obserwujemy, to jeżeli chodzi o kraje takie jak Europa czy Stany Zjednoczone, mamy, nie mamy jak gdyby wzrostu zapotrzebowania na tą Europę ze względu na trwającą recesję. Jeżeli chodzi o Chiny, mamy ostatnie dane. Mamy ostatnie dane na temat chińskiego eksportu. On jest dosyć istotny, ponieważ drugi miesiąc z rzędu ten eksport się zmniejsza. W maju był to spadek około 7,5%, natomiast w czerwcu on się pogłębił wbrew, wbrew przewidywaniu wielu analityków. No i ten, ten spadek był około 12,5%. Tutaj większość analityków nadal twierdzi, że będziemy widzieć to odbicie, jeżeli chodzi o ten rok. Natomiast prawie wszyscy przesuwają tą datę tego chińskiego przebudzenia. To, co działa, działało również na korzyść, o czym sobie jeszcze nie wspomnieliśmy, to to, że zakończyły się remonty w Chinach, jeżeli chodzi o rafinerię, i zwiększyły się teoretycznie moce przerobowe. Natomiast na ten moment widzimy również jeszcze jedną rzecz, która jest niebagatelna. W czerwcu zapasy chińskiej ropy znowu się zwiększyły o ponad milion baryłek i osiągnęły rekordową, rekordową wartość. I teraz co nas może czekać, tak? No bo tutaj pewnie część z was będzie się na ten temat za zastanawiać. Wydaje się, że Rosjanie po raz pierwszy zaczynają przyjmować jakąś strategię po wprowadzeniu pułapu cenowego. Bo do tej pory było na takiej zasadzie, sprzedawali poniżej tego pułapu i nie było takiej potrzeby, żeby walczyć. Wbrew temu, co rosyjscy fani mówili, że tam Rosjanie omijają te sankcje, no nie mieli takiej potrzeby, no bo ta ropa była po prostu rosyjska tańsza niż ten pułap cenowy. Teraz wydaje się, że po raz pierwszy jest szansa, przynajmniej przez jakiś czas, a być może, jeżeli będziemy mieli stabilne wzrosty, co jest możliwe, jeżeli chodzi o drugą połowę roku, stabilne wzrosty na ropie Brent tak, i na ropie WTI, no to dzięki temu, że tam będziemy mieli wzrosty, <coughs> przypomnijmy, że ten fracht y, też również spadł o połowę w stosunku do początku roku, a więc może się okazać, że Rosjanie będą oferować swoją ropę powyżej pułapu cenowego, natomiast no, tutaj musimy pamiętać o dwóch rzeczach, y, no bo często jest takie nieporozumienie i często jak gdyby myli się cenę giełdową, z tą ceną transakcyjną. Co jak gdyby w życiu tak nie ma. To znaczy, to że ja sobie wystawię na giełdzie i ktoś kupi po tej cenie giełdowej, na przykład w spocie, jakąś ilość ropy, to nie oznacza, że wszyscy kupują po tej cenie. Rozumiecie? No to tak jak kupujecie akcję i sobie kupicie, no to nie oznacza w tym momencie, że wszyscy uczestnicy rynku muszą kupować. Po tej cenie giełdowej. I do tej pory tak było. Mieliśmy cenę tą opcjalną, Europy Urals, Oprócz tego takie kraje jak Chiny, Indie, Pakistan, Bangladesz, Bangladesz to tam mała ilość, dostawały special price i dodatkowe upusty. I teraz Rosjanie próbowali zmienić tą politykę w marcu. Tak i w kwietniu nie udało się ponieważ próbowali renegocjować obecne kontrakty i próbowali zmniejszać te upusty. Skończyło się tym, że głównie Hindusi podpisali następne kontrakty długoterminowe, gdzie, została zapisana, gdzie zostały zapisane specjalne upusty na ropę dostarczoną do Indii w kontraktach długoterminowych, co jest jak gdyby Plusem takiego rozwiązania, no to, że Rosjanie, powiedzmy, przez jakiś okres, część ropy będą, e, będą mia, mieli zagwarantowane, że mogą dostarczać. Jaki jest minus? No, minus jest taki, że będzie ta cena niższa na pewno niż cena giełdowa. To nie jest też tak, że ceny, powiedzmy, w kontraktach długoterminowych, to są ceny fiksowe, stałe. Czyli my mówimy, że to jest cena, powiedzmy. 40 dolarów za baryłkę. Część tej ropy może być rozliczana jako fix, natomiast najczęściej stosuje się taką mieszaną formułę i te kontrakty długoterminowe oparte są bardzo często o jakąś stałą kwotę lub stałe widełki oraz ocenę właśnie giełdową, spotową, ale nie z danego dnia, tylko cenę uśrednioną za dany okres. No i tutaj najczęściej ta scena jest oczywiście uśredniana do tyłu, no bo do przodu nie może być, tak? Czyli jeżeli ostatnio mieliśmy informację taką, że cena powiedzmy od stycznia do czerwca przykładowo rosyjskiej ropy Urals wynosiła 52, no to będziemy taką cenę na przykład stosować, tak? Nie? Są różnego rodzaju zapisy, czasami są tam jakieś dodatkowe, tak, te formuły są z grubsza utajniane. Tak, nie, no one nie są, one są chronione jak gdyby tą tajemnicą handlową. No, niemniej to tak wygląda. I teraz, jeżeli, dlaczego mówię, że to jest pewna strategia rosyjska, no bo jeżeli teraz ta cena spotowa zacznie powoli rosnąć i ona będzie utrzymywana przez jakiś tam okres, no to możemy sobie wyobrazić, że również będzie to wpływać na tą cenę za jakiś czas nie od razu w tych kontraktach długoterminowych, tak. No i oczywiście, no im większa ta będzie cena spotowa, czy cena kontraktowa, w zależności co jest przyjęte, no bo to może być, tak jak mówię, do tyłu, może to być za trzy miesiące, za pół roku, czy za jakiś tam okres. Natomiast yy, wygląda tak, że większość obecnie tych dostaw, ponad połowę, Rosyjskich dostaw to są kontrakty long-termowe, długoterminowe, głównie do Indii i do Chin. A oprócz tego, no Rosjanie będą musieli próbować sprzedawać tą ropę po tych wyższych cenach. I wydaje się, że to jest pewien taki rosyjski zamysł, żeby sprzedawać tą cenę z niższymi rabatami, tylko że. Tego typu strategia ma pewien koszt. Kosztem jest wolumen. Co jak gdyby już obserwujemy. Czyli mamy teraz, słuchajcie, taką sytuację, że my tą ropę. My tą ropę sprzedajemy po cenach wyższych, powiedzmy firmą, firmą hinduskim i indyjskim, natomiast pojawia się pewien problem, bo jest pułap cenowy i są sankcje. Nie? No i teraz Rosjanie będą musieli, żeby ominąć tę sankcję, wejść w pewną grę, która jest w mojej ocenie pełna pułapek, zagrożeń, nieuczciwych pośredników, opóźnień w płatnościach i muszą się liczyć łącznie z tym, że jest ryzyko konfiskaty statków i transportów. No, bo jeżeli taki statek, na przykład, wpłynie do portów europejskich, pytanie jest oczywiście po co, lub zostanie wskazane, że dana firma bierze udział w transporcie lub zakupie ropy powyżej tego pułapu, no to musi się liczyć z różnego rodzaju nieprzyjemnościami, głównie ze strony Stanów Zjednoczonych. Ale nie tylko całej społeczności, tej zachodniej. No i teraz jest pytanie, czy firmy hinduskie będą chciały w coś takiego wchodzić? Czy firmy chińskie również? Z jednej strony hindusie mogą powiedzieć: W long termie my mamy zapisane te ceny niższe, być może tam również jest zapisane tego, nie wiemy, takie informacje, ponieważ, tak jak mówię, były renegocjacje, że jest cena, nie może na przykład przekroczyć 60 dolarów. Nie wiemy tego. Natomiast no jeżeli się okaże, że te ceny zostanie dowiedzione, no bo to jeszcze trzeba dowieść, tak? to nie, nie, nie do końca będzie takie też proste. Ale jeżeli zostanie dowiedzione, a w przypadku cen spotowych akurat jest łatwiej, że ktoś zakupił po takiej cenie, no to tak jak mówię, musi się liczyć z problemami. Zarówno ten sprzedający, no tu Rosja, może mniej, jak i również ten kupujący. Co będą robili Hindusi? No, Hindusi będą cały czas naciskać na ceny poniżej tego limitu. Nie? Czyli będą mówić, ok, no, my rozumiemy, że cena jest tam 60, powiedzmy 3, ale my proponujemy 58-59, tak, żeby się zmieścić za wszelką cenę w tym pułapie. I tutaj jeszcze jest jedna rzecz, którą w przypadku Indii trzeba uwzględnić. Do tej pory bardzo dużo ładunków było oferowanych w trybie CIF, czyli z dostawą. Oznacza to, że Rosjanie płacili, znaczy dostarczali zarówno ropę, jak i również transport. Ten frakt, jeżeli chodzi o transport i ubezpieczenie, spadł. Od zeszłego roku, od początku powiedzmy tego roku, no bo na początku roku to było do Indii mniej więcej 20 dolarów, jeżeli chodzi o bałtyckie porty, a jeżeli chodzi o Chiny, było nawet 25 dolarów. W tym momencie to jest od 8 do 12 dolarów, w zależności od portu, od typu i tak dalej, albo powiedzmy to jest od 8 do 12. I teraz Hindusi bardzo często chcieli mieć tą cenę zakupioną właśnie poniżej 60, czyli z frachtem. Czyli przykładowo rosyjski ural kosztował 50 powiedzmy 1, fracht 8, w CIF-ie mieli 59. No i wtedy byli bardzo zadowoleni, bo nie łamali sankcji, a mieli tani rosyjski surowiec. Teraz wydaje się, że obie strony będą musiały zmienić swoją strategię, bo Rosjanie będą naciskać, żeby te dostawy były powyżej tego limitu, czyli mówią: OK, no ta cena może być 58, ale nie dostarczymy Wam to w CIF-ie, tylko, yy, tylko w innej formule, gdzie jak gdyby kupujący, czyli w free, free of board czyli gdzie kupujący musi Wynająć albo obie strony pośrednika, ta, który zapłaci za transport i również za ubezpieczenie tego ładunku. Zobaczymy, jak do tego będą Hindusi podchodzić. Pewnie, jeżeli chodzi o FOB, będzie coraz częściej brany. Przez jakiś czas pewnie ta cena będzie poniżej. Natomiast no, tu Rosjanie będą cisnąć cały czas, żeby złamać ten pułap cenowy. Dlaczego no, cisnąć? No dlatego, że złamanie tego pułapu cenowego pozwoli im się jeszcze bardziej zbliżyć do tej ropy WTI i brand, na czym im zależy. Ale będzie koszt. To znaczy dużo firm hinduskich, przynajmniej na którymś momencie, nie będzie chciało brać ropy rosyjskiej. Dlaczego? Dwa powody. No nie będą mieli tak wysokich upustów, Ryzyko w tym momencie jest większe, a zysk mniejszy, bo jeżeli jeżeli byłby pułap cenowy powiedzmy wprowadzony na wysokości, o tym wielokrotnie mówię, na przykład 30 dolarów czy 40 i oni by powiedzmy kupowali za 42, ale ropa powiedzmy z Dubaju byłaby po 80, no to wtedy stosunek ryzyka do zysku jest inny niż mają ryzykować Kupowanie ropy, no i to jest najistotniejsze ropy rosyjskiej, która obecnie jest proponowana w tej samej cenie albo minimalnie wyżej niż ropa irańska. Ta ropa irańska bardzo często obecnie, czyli jest taki odwrotny proces. Wcześniej Rosjanie wypierali tą ropę irańską, na którą też były sankcje. Natomiast wydaje się, że w przypadku ropy irańskiej a no, będzie, można powiedzieć, łatwiejszy transport tej ropy i mniejsze będą groziły sankcje firmom, które będą brały w tym udział niż w przypadku ropy rosyjskiej. No i tu można liczyć się na pewno ze spadkiem wolumen. A więc możemy mieć taką przedziwną sytuację, że będziemy mieli spadek wolumenu, Rosjanie, rząd rosyjski będzie mówił, że no wywiązuje się przecież z tych ustaleń z Arabią Saudyjską. Arabia Saudyjska będzie zadowolona, no bo jak gdyby spadek tego rosyjskiego wolumenu może podciągnąć tą ropę arabską w górę, tak, cenę. Natomiast no, mogą też liczyć również, że jeżeli ta będzie ropa rosyjska droższa, to łatwiej im jest też konkurować z tą ropą na rynku azjatyckim, bo mogą mówić: okej, okay, no zapłaci te 5 dolarów więcej za naszą ropę. Przykładowo, no może trochę więcej niż 5, 10, tak, ale zobaczcie, no nie musicie brać na siebie żadnego ryzyka, jakichś problemów i tak, dalej, i tak dalej. A więc wszystkie kraje będą musiały e, i wszystkie rafinerie, wszystkie firmy będą musiały to rozważyć. O, natomiast jaki jest efekt, bo o to mm, część z Was pewnie chciałaby zapytać. Jaki będzie efekt dla budżetu? Efekt dla budżetu będzie neutralny albo nawet ujemny. Dlaczego? No, dlatego, że można liczyć się. Mm, no Będzie jak gdyby taki konstans, droższa ropa rosyjska, nawet powyżej, może um, pułapu. Pół. Natomiast na efekty w kontraktach długoterminowych trzeba będzie poczekać, a wolumen prawdopodobnie niższy, być może o milion baryłek, a być może nawet więcej. Skoro tak, no to wpływy z podatków. Będą niższe lub takie, jakie były. Czyli ten trend, który obserwowaliśmy, spadku, cały czas będzie utrzymany. Na co może liczyć Rosja? Na to, że powiedzmy w Q4 to zacznie się wyrównywać albo delikatnie odbijać w górę. Dla kogo to jest korzystne? Wydaje się, że korzystne jest w jakimś stopniu dla firm rosyjskich naftowych. Dlaczego? No dlatego, że będą mogli zmniejszyć produkcję, szczególnie w, na tych polach, które są mniej dochodowe, czyli je pozamykać. Poprawią dzięki temu swoją rentowność. Długoterminowo jest to złe, no dlatego że zmniejszy się ilość produkowanej ropy przez... No bo jeżeli zamkną jakieś pole, no to już go nie uruchomią. Natomiast no, będą zamykać te pola, które są najmniej opłacalne, lub z jakiegoś powodu nie mogą być eksploatowane. Na przykład z powodów technologicznych bo, ona, bo nie mają jakich, jakiejś techniki do szczelinowania, czy jakichś innych elementów, które do tej pory były dostarczane przez Zachód. A więc mamy sytuację, że dla firm naftowych. Pojawia się kilka pozytywów, tych rosyjskich. Pierwszy pozytyw, no to jest dewaluacja rubla, szczególnie jeżeli ona będzie cały czas postępować, co jest możliwe. Drugi pozytyw, to jest wbrew pozorom zmniejszenie produkcji, bo przychody się zmniejszą, podatki być może również dla budżetu państwa, ale jeżeli chodzi o rentowność. To rentowność się poprawi, a ta rentowność, jeżeli chodzi o pierwsze pół roku, była fatalna, bo mieliśmy co prawda, osłabiającego się rubla, ale dopiero te, te, to, to przybrało ostatnimi miesiącami, no, mieliśmy dosyć dużo takich elementów, które biły w te firmy naftowe. Tak począwszy od nowych podatków, które mają zapłacić, skończywszy na zdjęciu. Ulg podatkowych, na przykład za zamykanie pól naftowych, oraz ten wzięcie na siebie tego tłumika paliwowego. A więc, no wygląda to tak: tutaj część z Was już przejdę do tych rzeczy. No, jeżeli chodzi o to uzbrojenie, no to w tym momencie mamy zamknięcie spuścizny po Związku Sowieckim. A jeżeli chodzi o przemysł wydobywczy, wydaje się również że tak. Gdzie jest problem? Problem pojawia się, jeżeli chodzi o nowe inwestycje, nowe odwierty i ich efektywność, bo tutaj jest potrzebny, potrzebne są dwie rzeczy, których w tym momencie Rosjanie nie mają: kapitał i technologię. Ja jeszcze jedną rzecz Wam powiem, bo być może to yy, 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 uciekło. W tym momencie Rosja, jeżeli chodzi o. eksportuje głównie surowce. Natomiast jeżeli chodzi o wielkość eksportu, zbliża się, a są miesiące, w których yy, nawet to wygląda lepiej, jeżeli chodzi o polski eksport. Czyli kraj, który jest, słuchajcie, 3,5 raza mniejszy, który nie posiada, tak bogatych surowców, nie posiada złota, diamentów, ropy naftowej, ma zbliżony obecnie w niektórych miesiącach eksport do eksportu rosyjskiego. Co jak gdyby pokazuje, że, że to zresztą można widać. Tak jak znowu, żeby ktoś popatrzył na wykres rosyjskiego eksportu, to widzimy takie daty. I takie załamanie. 2009. 2015, 2016 i 2023. To jest mniej więcej zawsze po jakichś wydarzeniach i po pewnych decyzjach politycznych, które okazały się fatalne, jeżeli chodzi o rosyjską ekonomię. I za każdym razem Rosja, pomimo tego, że mamy ten, ten pieniądz, powiedzmy liczona, ten eksport liczony w dolarach, no powinien rosnąć, no bo dolar też podlega inflacji. No to widzimy, że cały czas, jak gdyby, utrzymujemy się na tym samym poziomie. No, jeszcze mieliśmy ten COVID, tak? No, bo o tym, jak gdyby, zapomnieliśmy powiedzieć. A więc teraz mamy jeszcze taką gorszą sytuację, bo wcześniej to były tak. Upadek był w 2009, w 2015, 2016, ale teraz mieliśmy 2020, 2023, tak? Czyli się skraca ten czas, kiedy. Rosja przeżywa pewną zapaść, jeżeli chodzi o rosyjską gospodarkę. Nie? Że to wcześniej było powiedzmy co kilka lat, a teraz jest co, co powiedzmy 2-3 lata. No i tak to słuchajcie, mniej więcej, mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o ludnościowo, tak, 3,5 razy mniejsze, jeżeli chodzi o liczbę. Liczbę ludności, jeżeli chodzi o powierzchnię, ilość surowców, tego, co Rosjanie mogliby produkować, eksportować, no tutaj nie porównywali. Dlatego też, ponieważ no mają tak słabe wyniki, no, Rosja dla Europy, szczególnie dla Niemców, no, była tym takim, można powiedzieć, dzikim zachodem, no i takim krajem, gdzie można. W przyszłości no, robić wielkie fortuny no i takim krajem, który ma potencjał. No tylko, że ten potencjał w tym momencie jest marnowany, rosyjski potencjał jest marnowany na stepach Ukrainy. Tak? Rosjanie wdali się w niepotrzebną wojnę, która kosztuje ich bardzo dużo ekonomicznie no i która no powoduje, że mamy jeszcze jedną rzecz, o której Cały czas wspominamy, czyli bardzo silne uzależnienie, bo oprócz tego, że Rosjanie coraz mniej eksportują, jeżeli chodzi o wartość i być może wolumen, to muszą się liczyć z coraz większym importem z, z zewnątrz. Dlaczego wartość importu obecnie rośnie? Bo to jest drugi element, co powoduje, że ich bilans ten handlowy zaczyna być niekorzystny. A więc z kraju, który. Jest krajem surowcowym, który powinien żyć z eksportu, tak jak Arabia Saudyjska, tak? czy jakieś Zjednoczone Emiraty. tak? No to zaczyna być krajem, który ma problemy, jeżeli chodzi o budżet federalny i jeżeli chodzi o bilans handlowy. Dlaczego? No, dlatego, że import towarów przez sankcje staje się coraz droższy i coraz trudniejszy, no bo trzeba opłacić pośredników. Jeżeli chcemy sprowadzić towary, na przykład z Europy, a dodatkowo on jest droższy, ponieważ rubel się osłabia. No, czyli wolumenowo to może Rosjanie mniej kupują, ale jeżeli patrzymy wartościowo, a szczególnie w rublach, no to więcej. I jeszcze dodatkowo, coraz więcej importują, importują z Chin. Mówiliśmy o tym, że ten import z Chin. W tym roku i tak wszystkie dane wskazują, przekroczy 50%. Czyli tu, jak piszecie, że jest to utracony raj niemiecki, tak, ale na ten moment wydaje się, że zaczyna to być pewna prowincja chińska. Co ciekawe, Rosjanie jeszcze tego moim zdaniem nie rozumieją. Nie rozumieją tych zależności. Ponieważ, jeżeli popatrzymy na ostatnie wypowiedzi Władimira Putina, no to on cały czas jest obrażony na Zachód, że Zachód wprowadził sankcje. On, on na ostatnim tym forum dla młodych przedsiębiorców mówił, że Zachód wywiesił jakąś kartkę, że jest zamknięte i teraz Rosjanie. No, wygląda tak, jakby Rosjanie byli pokrzywdzeni, tak, zostali pokrzywdzeni przez tą Europę i zostali zmuszeni do sprzedaży tych swoich towarów eksportowych i, i, i zaczęli być zmuszani do importowania tych towarów z Chin, zapominając, dlaczego tak się stało, tak, zapominając, dlaczego sankcje zostały wprowadzone. Dlaczego to jest również dla Rosji niekorzystne, bo jeszcze obserwujemy jeden element i to również widać w tym e, przemyśle wydobywczym, ale nie tylko, że Rosja zaczyna importować, wbrew temu, co mówią, mówi rząd i tym planom, które przedstawia, coraz więcej maszyn, komponentów oraz produktów tych końcowych gotowych. Wcześniej one często były wytwarzane w Rosji, natomiast teraz one są często importowane z Chin. Dlaczego? Dlatego, że te rosyjskie są droższe, bo Rosjanie muszą sprowadzić komponenty, maszyny, muszą to zakupić głównie w Chinach też, żeby coś wyprodukować w Rosji. Nie mają tańszej siły roboczej niż Chińczycy i nie są konkurencyjni, a mają bardzo silnie otwarty kraj na produkty chińskie. Witam Paweł. Czy mógłbyś wyjaśnić, dlaczego paliwa z Rosji są eksportowane do krajów zatoki? Nie nosi się drzewa do lasu, przecież lokomotywa z lokomotywy. No głównie chodzi tutaj o szary rynek i fałszowanie tych paliw. One są potem odsprzedawane jako już paliwa nie rosyjskie. Czy, czy z tym się coś dzieje? No tak, dzieje się. Natomiast, no zawsze, jeżeli jest. Taka możliwość, to zawsze znajdą się różnego rodzaju, tak jak powiedziałem, pośrednicy. Tylko to trzeba uważać, bo część pośredników, o czym pisałem, potrafi zaginąć z pieniędzmi. Czyli zakupić towar, zapłacić na przykład część przedpłaty, już tego pośrednika nie ma. No więc tak to, tak to wygląda. Tu Jacek pisze, że Niemcy odczują to na swojej gospodarce, mogli myśleć wcześniej, zanim uzależnili się od tanich surowców energetycznych z Rosji. No słuchajcie, no, jeżeli popatrzymy na to, na, na reakcję polityków i społeczeństw yy, po, w lutym zeszłego roku, no to możemy powiedzieć, że wiele osób było zaskoczonych. Nie tylko Niemcy. Francuzi byli zaskoczeni, tak? No, oczywiście to zaskoczenie już mija, natomiast no byli, były też osoby, które również w Polsce były zaskoczone, tak, no przecież pamiętamy, że jeszcze jakiś czas temu część polityków tutaj namawiała do resetu z Rosją i do utrzymywania tych dobrych kontaktów, pomimo tego, że mieliśmy sytuację czy z Gruzją wcześniej, czy też z Ukrainą, tak, no bo pamiętajmy, że wojna rozpoczęła się w 2014 roku, tak, a nie w zeszłym roku. A więc sporo osób było, było zaskoczonych, tak? Natomiast no tutaj oczywiście można zastanawiać się, dlaczego coś takiego się wydarzyło. I zwróćcie uwagę, że jeżeli popatrzymy. Bo my patrzymy z tej z dzisiejszej perspektywy, nie? No to tak jak patrzymy na wyniki spółek giełdowych, czy, czy wartość tych spółek, na ceny spółek. Czy nawet ceny surowców, i mówimy, a no teraz, no wiadomo, że to przecież spadło, bo nie? no to łatwo jest powiedzieć, jak gdyby po fakcie. Jeżeli teraz spojrzymy, co było w lutym zeszłego roku, kiedy Rosjanie planowali atak na Ukrainę, no to mieli sytuację następującą, jeżeli chodzi o ekonomię. Rosnące ceny surowców, bo pamiętajmy, że te ceny surowców nie zaczęły rosnąć w 2022. Ale już w 2021. Powiedzmy od, tego po, od, od połowy. Tak, ten 2022 był rekordowy. I tego Rosjanie się spodziewali. Rosjanie. Po raz kolejny, no, mogę tutaj powtarzać, jak już wielu analityków, i ekspertów polskich, i tu się z nimi zgadzam. Spodziewali się dosyć krótkiej wojny. Tak? Która spowoduje, że albo Zeleński ucieknie. Albo sami Ukraińcy zmienią tą władzę, no i zostanie zainstalowany jakiś przyjazny rząd, który powie do NATO: to nigdy nie wejdziemy, do Unii Europejskiej też nie, i będziemy takim krajem buforowym, bo chcemy tutaj dobrze współpracować zarówno z Unią Europejską, jak i Rosją. No a tak się nie stało. To jest raz. Z punktu widzenia również ekonomicznego, no Rosjanie spodziewali się, że w przypadku wybuchu wojny ceny surowców wzrosną. Nie? I Ponieważ oni eksportują surowce, no to te ceny, ponieważ no wojna będzie, nawet jeżeli ona będzie trwała dłużej niż ten tydzień czy dwa tygodnie, one będą rosły. No i to obserwowaliśmy. No tylko rosły do któregoś momentu. Można powiedzieć, jeżeli chodzi o zeszły rok, Rosjanie popełnili dużo błędów. No, największym błędem był blef Putina dotyczący gazu. I szantażu gazowego, szantażu energetycznego. Czyli Europa sobie nie poradzi bez rosyjskich surowców, a Rosjanie sobie świetnie poradzą, wysyłając do Chin i Indii. No i teraz 2023 mamy, no i jest, sprawdzam. Europa poniosła pewne koszty, no ale nic się nie zawaliło. Tak, obserwujemy teraz bardzo dziwną sytuację, ponieważ mamy deflacyjny po tych Wzrostach 2022 roku inflacji mamy deflacyjny rynek, jeżeli chodzi o Europę i Stany Zjednoczone, a jeżeli chodzi o Rosję, mamy inflacyjny rynek, tak? Tam wszystko w tym momencie będzie, będzie drożało, jeżeli chodzi o ten rok. I to są zarówno, możemy dyskutować o poziomie inflacji, ale wszyscy, począwszy od Banku Centralnego, skończywszy na niezależnych, zagranicznych ekspertach, będą mówić, że jeżeli chodzi o Inflację, to ta inflacja w Rosji będzie drastycznie ros rosła, jeżeli chodzi o ten rok. tak? A więc to nie są dobre, dobre informacje, szczególnie dla Rosjan, bo jeżeli chodzi o rosyjski rząd, no to oczywiście inflacja w krótkim terminie nawet jest wskazana. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli towary drożeją, no to chociażby VAT również drożeje, który jest na te towary, tak. Mm. Spadły rezerwy? Tak. Jeżeli chodzi o rezerwy, zrobię osobny odcinek. Tam mamy cały czas problem, jeżeli chodzi o część płynną, ponieważ Rosjanie cały czas próbują pokazywać, że te rezerwy rosyjskie nie spadają, albo one utrzymują się na stałym poziomie. Natomiast no fakty temu przeczą. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie z części płynnej pozbyli się dolarów, franków, jenów, euro. A zostawili sobie tak naprawdę tylko juany. A te juany dosyć mocno potrzebują w tym momencie, żeby stabilizować rynek. A, a więc na ten moment mają dosyć małą ilość juanów, jeżeli chodzi o Fundusz Dobrobytu. Prawdopodobnie za moment może im się to skończyć i dosyć dużą ilość złota. A ponieważ no to złoto oni powoli sprzedają, natomiast no sprzedaż tego złota. Nie jest yy, szybka. A no i jeszcze przepraszam, zapomniałem. Mają dosyć dużą ilość rupi. Tak, to prawda. Ale to, yy, ale to nie fundusz LUIS tylko te rupie mają firmy, bo to też czasami jest takie nieporozumienie, nie? Bo się mówi tak, że Rosjanie mają yy, dużą ilość 40 miliardów yy, dolarów w rupiach, ale to pamiętajcie, że. Nie dotyczy rządu rosyjskiego, tylko dotyczy firm naftowych. Firmy naftowe mają należności w rupiach. Natomiast rządu rosyjskiego to za bardzo nie interesuje, ponieważ płacony podatek nie jest w rupiach czy w dolarach, tylko w rublach. I za wydobycie i sprzedaż, no bo ta ropa została sprzedana, no a że dostały te firmy nic nieznaczące rupie, które nie mogą wymienić sobie. A dlaczego nie mogą? Dlatego, że tam był taki układ, czyli tak zwane rozliczanie się w walutach narodowych. Na czym ono mniej więcej polega? No Polega na tym, że z jednej strony firmy dostają rupie i mogą te rupie wymienić na ruble, jeżeli jakaś firma, powiedzmy z Indii, wyśle coś do Rosji i dostanie w zamian ruble. Nie? Czyli firmy hinduskie powinny wysyłać do Rosji na przykład leki, dostawać za to ruble, a firmy naftowe wysyłać ropę i dostawać za to rupie. I wtedy można, nawet był taki moment, że ten współczynnik, ten, to, ten kurs był jeden do jednego, można sobie łatwo wymienić. Nie? Nie, nie ma. Wydaje się, fantastyczny pomysł. Problem polega na tym, że jeżeli mamy różnice. Mniej więcej 1 do 10, czyli Rosja wysyła 10 razy więcej rzeczy, niż importuje, no, bo nikt nie chce dostawać tych rubli, yy, widocznie w Indiach tych rubli, nie chce się rozliczać w ten sposób. No są różne, jak gdyby, tam problemy. No to skoro tak, no bo to firmy, które wymienią, dostaną te, te ruble, one sobie mogą wymienić na te rupie, nie? No to proste, nie? No to a więc yy, powinna być. Powinny być firmy zainteresowane, ale z wielu powodów nie są. I teraz, żeby to zbilansować, no bo dlaczego tak się zdarzyło? No dlatego, że nagle Hindusi w bardzo krótkim okresie zaczęli kupować bardzo dużą ilość rosyjskiej ropy. A firmy hinduskie nie nadążyły na tym. One nagle nie stwierdziły, że Rosja to jest wspaniały kraj, gdzie można wysyłać bardzo dużą ilość towarów, tak jak zrobili na przykład Chińczycy, tak? którzy wysyłają te towary, albo inaczej, no, tam mamy sytuację troszeczkę odmienną. A Hindusi nie. Hindusi jak gdyby nie byli zainteresowani rosyjskim rynkiem. I teraz, żeby to się wyrównało, no to potrzeba bardzo dużo czasu być może dwóch, trzech, czterech lat. Nie? No i teraz tak. Czyli to jest problem. No, w tym momencie to jest problem tych firm naftowych. Dlatego te firmy naftowe, ponieważ mają różnego rodzaju problemy, no proszą cały czas rząd o różnego rodzaju. Zwolnienia, tak? Tak jak zostali zwolnieni z tych nadzwyczajnych zysków, zwróćcie uwagę. Zresztą mamy też y, prośbę od następnych firm, które również proszą o to, żeby, deweloperskich tym razem, które również proszą, żeby zwolnić ich z firm, y, czyli tych, które coś tam budowały, na przykład w, w Donbasie też, o, czy na tych terenach. Zagrabionych, tak? Proszę o to, żeby również ich zwolnić, jeżeli chodzi o dodatkowy dobrowolny podatek. Tak. A więc tak to, tak to wygląda. Dobrze, pytajcie się, i myślę, że tak, za parę minut będziemy kończyć. Pamiętajcie o tym, że możecie subskrybować kanał. Możecie również lajkować, jeżeli ktoś ma ochotę. No, inne rzeczy możecie też robić. Eee, Handhunterzy. Ok. No, to nie wiem o co chodzi. Czy przejdą na barter? Eee, takie pytanie było, jeżeli ich rozumiem, chodzi o Indie. No nie, no właśnie takie różnego rodzaju były takie pomysły, nawet ze strony rosyjskiej. Znaczy, Rosjanie ogólnie to chcieliby, żeby Hindusi zamienili te rupie na juany, no a Hindusi nie chcą. Tak? A dlaczego na przykład nie można zamienić na dolary? No nie za bardzo, no bo znowu wchodzimy w te elementy związane z sankcjami, tak? No no i jest problem, tak? Jest problem, ponieważ no, musielibyśmy znaleźć dosyć płynną walutę, na którą można by próbować wymienić ten dług. A więc słuchajcie, tak to tak to wygląda. Michał Śmieszek pyta się, czy Fit for 55 mógł być przyczyną wojny na Ukrainie? Na Ukrainie? Moim zdaniem nie. Ja nie jestem zwolennikiem tego pomysłu i tego planu niemieckiego, w mojej opinii, który miał przynajmniej wspierać pomysł niemiecki na Europę. Natomiast no, wydaje się, że że nie miał nic wspólnego, a tak na, na Ukrainę raczej to jest pomysł obecnego reżimu, który chciał zyskać wysokie ceny surowców, przecież jak wojna no to przecież by wspaniale na tym zarobili same win-win były, tak, jeżeli popatrzymy wtedy nie, zaatakujemy będziemy mieli pół roku, rok wysokie surowce zarobimy na tym Zdobędziemy kolejny kraj, będziemy rusyfikować tych Ukraińców. Szczególnie, że część reżimu myślała, że to jest taki odłam rosyjski ci Ukraińcy, przecież oni nigdy swojego państwa nie mieli, no inne takie rzeczy. Oni myślę, że w to wierzyli i nadal wierzą. Natomiast na pewno, na pewno, wzrost, cen, teren, ludzie tak. No właśnie te rzeczy no jeszcze oczywiście, jakieś surowce też, no bo na Ukrainie też mamy jakieś surowce, a więc zboża też, no różne, tak? Tak się wydawało, to szybko pójdzie. Przecież gdzieś się spodziewano być może większego oporu niż w 2014, no ale jeżeli zatokujemy tą swoją potęgą, no to przecież jesteśmy drugą armią świata. Pamiętajcie, że to, że Rosję uważano za drugą armię świata. No to również ten mit był w Rosji, tak? Reżim, jaki również sami Rosjanie uważali, że ich armia jest bardzo silna. A na pewno nikt nie spodziewał się tego, że oni zobaczcie po, po 500 dniach no będą w defensywie i będziemy dyskutować o tym, czy Ukraińcom uda się odbić Zaporodrze, czy się nie uda. Zobaczcie, do, do którego momentu doszliśmy, tak? Druga armia świata, a my sobie dyskutujemy, ile Ukraińcy odbiją, i, i tak naprawdę też dyskutujemy, czy nie jest potrzebna następna fala mobilizacji w Rosji, e, różnych pomysłów, co dalej. No bo teraz trochę tak Rosjanie, nawet widzimy, zobaczcie, na tej ropie, No mają teraz jakąś strategię, żeby przełamać, no ale ona zostanie obarczona dosyć dużym kosztem, czyli spadkiem tego wolumenu. No bo musi być, nie? No i teraz mają taką sytuację niefajną, jeżeli chodzi o ten rok. Być może przyszłościowo, tak jak mówię, jest to jakiś zamysł, no i to, no nie mają też wyboru, tak, żeby przełamać ten, ten pułap cenowy. Natomiast no dostaną teraz wolumenie, no bo część nie będzie chciała jednak płacić wyższych cen. Tak jak płaciliśmy niskie, no po co mamy płacić wyższe, nie? Szczególnie jeszcze jak ma, mamy do wyboru jakąś konkurencyjną irańską ropę, której nie rozważaliśmy, bo rosyjska była tańsza, no ale teraz obie są po tej samej na przykład cenie, no to weźmy tą irańską, bo mniej problemu. No, jeżeli teraz popatrzymy na, jak gdyby na te wszystkie elementy, które reżim robi, no to, to, to wygląda to dosyć, dosyć źle. Tak. nie mają też pomysłu na współpracę z Chinami, bo ta współpraca obecnie polega na tym, że. Rosjanie mówią, no, chcielibyśmy zrobić eksport surowców do was, nie? Wybudować USYBEI 2, nie, a, a Chińczycy mówią, no jak chcecie wybudować, no to budujcie, ale my się do tego nie dołożymy. No ale to jest dosyć, dosyć duży koszt. No może chińskie banki to yy, sfinansują, chociaż pożyczkę dają, dadzą. A Chińczycy mówią: Nie, w sumie my jesteśmy ok, jeżeli chodzi o gaz. Podpisują następne kontrakty z Australią i z innymi krajami Azji Środkowej, natomiast Rosjan mówią: Nie. Chcecie kupować od nas towary, zapłacicie z góry. Zwróćcie uwagę, że te przedpłaty wzrosły. Kupujecie, tak? No i te towary są wysyłane, tak jak każde. My akurat do Was nic nie mamy, nie wprowadziliśmy żadnych sankcji. No, teoretycznie tam pewne sankcje jednak, Ros jednak Chińczycy wprowadzili, natomiast no, one tylko dotyczą jakichś tam elementów, tych powiedzmy wojskowych, których nie chcą wysyłać Rosjanom. Natomiast jeżeli chodzi o produkty, możecie kupować nasze produkty, tak jak ludzie w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Nie? Tutaj wolny rynek tak, nie mamy żadnych barier. Tu piszecie, irańska ropa jest mniej zasiarczona, pomimo sankcji na Iran, świat woli irańską. No, irańska ropa jest mniej zasiarczona, tak. A pamiętajmy, że do tej pory hinduskie rafinerie w większości to są starego typu, one nie są przystosowane, o czym wielokrotnie mówiliśmy, do rosyjskiej ropy. I można liczyć się z tym, że z tego powodu mogą pewne komponenty tych rafinerii nie działać poprawnie za jakiś czas. Tutaj również piszecie, że Indie mają potężny przemysł włókienniczy. No tak, no jeżeli chodzi o tekstylia, no, no, no wiele rzeczy, tak. Pytanie jest, dlaczego tego nie robią, nie? Dlaczego ten handel w tym momencie się nie zwiększa? Pewnie on się może będzie zwiększał, tak, ale, ale nie w jakimś dużym stopniu. Dlaczego? No, dlatego, że Hindusi nie postrzegają tego rosyjskiego rynku jako perspektywicznego, tak. Więc to tutaj myślę, że to jest, to jest jak gdyby problemem. Natomiast no znowuż też wygląda na to, że te relacje rosyjsko-chińskie są silniejsze, tak? A więc tutaj hmm, tym głównym partnerem handlowym nie są, Chin, nie są Indie dla Rosji, a Chiny na ten moment. Pytacie, czy Europa jest taka głupia, czy Chiny takie mądre? Myślę, że ani Europa nie jest taka głupia, ani Chiny takie mądre. Myślę, że... Albo odwrócę, odwrócę pytanie, no bo oczywiście no trzeba pamiętać, że Europa, a przynajmniej Unia Europejska, no to jest biur pewnych krajów. Wypracowanie tutaj kompromisu trwa bardzo długo. Widzieliśmy, jak zostały wprowadzane te sankcje. Tak? Pierwsze te pakiety sankcyjne to były takie... No, coś trzeba zrobić, coś trzeba ogłosić, no to coś ogłosimy. I z każdym, jak gdyby, tym pakietem, no zostały wprowadzane jakieś rzeczy, które tak naprawdę coraz więcej znaczyły. A taki pierwszy dotkliwy pakiet sankcji no, pojawił się dopiero w grudniu, czyli od lutego, no to prawie 10 miesięcy, nie? A więc to tak wygląda, jeżeli chodzi o Chiny. No Chiny jak jakby stosują tą taktykę, no, którą stosują wielokrotnie. One uważają, że każdy może handlować, że świat powinien być otwarty, nie powinno być tutaj żadnych granic celnych yy, i najlepiej wolny handel. Dlaczego? No, dlatego, że ich model rozwojowy jest oparty na eksporcie i na nadwyżce. Widzimy to od 2002 roku. To było już wcześniej. Natomiast od 2002, jeżeli spojrzycie za dane za eksport, no to ten eksport cały czas idzie w górę, a import oczywiście też idzie, ale nie w takim tempie jak eksport. I to jest model rozwojowy, tak jak Niemcy sobie postawili model rozwojowy, korzystać z tanich rosyjskich surowców, produkować produkty takie jak na przykład samochody, maszyny, no to Tutaj w przypadku Chin no jest to jeszcze szerszy model, tak? Albo ponieważ jeżeli spojrzymy, to jutro powinny być dane na ekonomii Rosji, jak wygląda obecnie eksport chiński. No to tam widzimy, że maszyny i środki transportu, to jest ponad 50% eksportu. Nie? czyli świat eksportuje nie jakieś tam zabawki, tak jak tutaj nam się wielokrotnie się wydaje z AliExpressu, to też ale głównie maszyny, tak, i środki transportu. Tam jest oczywiście też elektronika, no ja będę to jutro pewnie w artykule przedstawiał. Więc na to pytanie, słuchajcie, czy Europa jest taka głupia? Nie wiem, Europa jak dla mnie nie ma pomysłu rozwojowego jako Europa, no bo jeżeli pomysłem rozwojowym ma być FIT 55, no to nie jest pomysł rozwojowy, tak, no, nie, nie mamy jakiegoś pomysłu, tak. Jeżeli chodzi, chodzi. No, raczej w Europie jest pomysł, jakoś to będzie. Nawet jeżeli popatrzymy na te lata 60., gdzie Europa ściągała tanich robotników z Afryki, z Azji, przez co no, część problemów teraz ma. No, to był pewien pomysł rozwojowy, tak? Nie, nawet ten pomysł, że mamy te tanie. Zobaczcie, surowce, no Niemcy realizowali, no jakiś pomysł, moim zdaniem słaby, no ale był. W tym momencie nie mamy pomysłu jakiegoś rozwojowego. Tak. W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, tak, czy, czy, czy też, czy też Chin. No ale z drugiej strony Rosja, yy, która miała pomysł rozwojowy, czyli sprzedawać surowce i dzięki temu napadać na inne kraje, no ten pomysł rozwojowy, no też się nie sprawdził, nie? więc trochę lepiej jesteśmy jeżeli chodzi o te pomysły tak się wydaje, zresztą pamiętajmy, że Europa, tak jak już mówiłem, no to jest zbiór krajów tutaj nie mamy jak gdyby takiej strategii, tak? no strategię może, może być, żeby wprowadzać różnego rodzaju utrudnienia jakieś, jakąś biurokrację tu mówicie, że zielona energia jest jakąś strategią rozwojową no nie wiem, no Panie Jacku, jeżeli zielona energia jest naszą strategią rozwojową, no to odpowiedzmy sobie, kto produkuje najwięcej paneli fotowoltaicznych na świecie. Jaki kraj europejski? Ja nie kojarzę. Tak, kto produkuje jakieś elementy, tak? Do wiatraków? No, to nie jest strategia rozwojowa. To jest strategia ideologiczna, tak? Czyli my chcemy mieć zieloną energię. Ale przemysł do wytworzenia tej energii ma być najlepiej nie w Europie. No to jest ideologia, nie strategia rozwoju, bo to nie napędza. To, że my sobie postawimy farmy, ja sobie kupię solary, które kupię z Korei lub z Chin, no to w jaki sposób napędza? No oczywiście jakaś firma mi to zamontuje, nie? Zrobi jakąś usługę. Natomiast na tym zarabiają firmy chińskie. Jeszcze potem muszę to zutylizować, nie? Zarabiają firmy chińskie i firmy koreańskie. Rosja to nie projekt rozwojowy, tylko projekt imperialny na poziomie Brytanii XIX wieku. Pan Piotr, Cotka. E, tak, myślę, że tak. Natomiast wiesz, ten projekt rozwojowy, model rozwojowy, no był taki, że on zakładał, że te surowce będą drogie. A teraz oczywiście mamy jeszcze jeden ten problem, o którym mówiliśmy, że za jakiś czas jednak będzie ta dekarbonizacja, być może to potrwa, dłużej niż wielu się wydaje, no ale może się okazać, że te surowce, zresztą to widzimy, no zobaczcie, no jeżeli Rosja ma w tym momencie poziom eksportu na poziomie Polski, no to coś jest o stronie halo, tak? Mając takie możliwości. Tu nie wiem, jakieś świadkowie. A, to chyba jest tak jakiś żart. Czy mnie polubią? Nie wiem, nie wiem, czy mnie polubią. No. Piszecie, że Chiny odpowiadają za ponad 30% światowego zanieczyszczenia. Kupujemy największych najwyższych truci Trucicieli, paneli, aby być jako. Tak. To 30 musiałbym sprawdzić, ale chyba jakoś też mi się kojarzy ta liczba, że jeżeli chodzi o zanieczyszczenie. No, Indie India dosyć mocno gonią tutaj, <laughs> tutaj Chiny, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie. Jeżeli patrzymy na te hinduskie miasta, no, wydaje się, że, że mamy często podobne jakieś poziomy zanieczyszczenia. No i zobaczcie, no i te kraje, no można oczywiście zrzymać się, tak? Natomiast no my chcemy być jako i nie rozwijamy się, a oni się rozwijają i sprzedają nam, znaczy sprzedają nam panele, które nam są potrzebne do ideologii. Żebyście też dobrze zrozumieli, ja nie jestem przeciwko temu, żeby, żeby ograniczać emisję, czy żeby nie przechodzić na zieloną energię. No tylko że mamy globalną jednak gospodarkę. Jeżeli i tylko część na to się decyduje inna część to wykorzystuje, to mamy to, co mamy. No i nie powinniśmy być zaskoczeni. Tak, tak zawsze było i jest. Tu pan Adam pisze, że Rosja stosuje taktykę dzieli rząd, podbija teren, wsadza własne elity i zaczyna rusyfikację. Tak, panie Adamie, dokładnie tak. Często przebiega ten proces. Jest to, wydaje się, tak właśnie z takiego XIX wieku jakiś pomysł imperialny. Dalej pan Antyputler pisze: Samochody elektryczne to będzie biznes. Niemcy sami twierdzą, że ta wojna, że ta wojna przegrają z Chinami, że tą wojnę przegrają z Chinami. Nie wiem, czy przegrają, ale wydaje mi się, że tak. Jeżeli chodzi o. O przemysł samochodowy, no a pamiętajmy, że ten przemysł samochodowy, jeżeli chodzi o, być może to nie, nie nastąpi szybko, tak, natomiast za dekadę może się okazać, że Niemcy nie będą posiadali przemysłu, który będzie eksportował właśnie samochody, zobaczymy. Tutaj pan pisze pseudonim artystyczny Krasnodębski, to rozumiem, że o mnie, tak? Chyba nie, nie wiem. E, Louis pisze, że pan Zen, czyli Mateusz Lech, wrzucił dzisiaj fajny post o kolejnych utrudnieniach z wyjściem firm zachodnich z Rosji. Czy będzie jakiś kontrruch ze strony zachodu? No jest. Jest ruch. No, już zwróćcie uwagę, co się dzieje z zamrożonymi, z zamrożonymi rosyjskimi pieniędzmi, tak? Już się mówi, że one nie zostaną Rosji oddane, dopóki Rosja nie zapłaci reparacji wojennych. Widzę, że chyba odpalany jest za moment materiał kapitana. No tak się chyba umawialiśmy o 10, więc powoli, słuchajcie, będziemy, będziemy kończyć. A więc ostatnie pytania, i myślę, że przedmiotą zakończymy. Co pan uważa o współpracy polsko-francuskiej jako przeciwwagę do Niemiec? No, ja mam inne zupełnie postrzeganie polityki niż politycy. Więc ja uważam, że no, powinniśmy rozmawiać i patrzeć, jakie mamy interesy. I rozmawiać zarówno z Niemcami, jak i z Francuzami, ale na podstawie tego, nie na zasadzie, że my gramy, tak, czyli tak jak politycy, no tutaj sobie tam dbamy i będziemy grać przeciwko nim. No nie, uważam, że powinniśmy współpracować z Niemcami, bo uważam, że jak najbardziej powinniśmy współpracować, jeżeli chodzi o, o Francję, tak, jeżeli chodzi o Europę. Natomiast oczywiście, no. Powinno to być. No, to jest długi proces, tak? No, bo jednak, yy, w jakimś tam stopniu, no, my jesteśmy tym krajem, który dołączył do tych bogatych krajów zachodniej Europy. Pomimo tego, że się bardzo szybko rozwijamy na tle tych krajów europejskich, no to nadal jesteśmy jednak traktowani jako no ten kraj, który kiedyś dołączył, być może w przyszłości. Mm, Warto brać jego zdanie pod uwagę, ale może nie teraz, i tak dalej. To tak no, trudny proces. Wymaga dosyć sprawnej dyplomacji, myślę. Tu coś przecieł o panu Jakubiech. Ja, ja lubię pana Jakuba Wiecha. Uważam, że często jego tweety fajne, mądre. A z niektórymi się oczywiście nie zgadzam. To no już mi dziękujecie, a ja więc sobie już rozumiem, że część przynajmniej się żegna. Eee. Piszecie, co się dzieje z liniami produkcyjnymi firm, które opuszczają rosyjski rynek? Hmm. No, są przejmowane przez rosyjskie firmy najczęściej, przez też kazachskie. Dosyć Kazachowie są aktywni, firmy kazachskie na rosyjskim rynku, szczególnie jeżeli chodzi o ten kapitał zachodni i wykup tego kapitału. Tam często są różnego rodzaju, i o tym Mateusz też pisał, różnego rodzaju umowy, takie wyjścia, egzity. Gdzie te firmy sobie zastrzegają, że mogą wrócić po jakimś czasie. No i teraz rząd rosyjski robi znowuż autosankcje. Oni są w tym chyba mistrzem, czyli mówią, że trzeba ten czas skrócić, próbując w ten sposób utrudniać, natomiast no efekt może być odwrotny do zamierzonego. Tak? Czyli może się okazać, że. A czy wydaje mi się to też również takim mitem? że te firmy zachodnie to sobie tak łatwo wrócą, mm, tak łatwo sobie nie wrócą do tej Rosji. To już będą inne realia, inna rzeczywistość. Zobaczymy też, jak długo wojna potrwa. Natomiast to nie będzie proste. A piszecie, że jako yy, tak yy, pan pan nie wiem, nie wiem być może jest prawnikiem. Jeżeli myli waty z voltami, no to, to nie za dobrze, no ale, ale nie wiem. Dobrze. A jeszcze ostatnie pytanie, widzę tak Raków, Legia, piszecie 00. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć. Zobaczę, czy coś jeszcze jest i za moment podziękuję. czytałem dzisiaj, że niektóre firmy zachodnie sprzedają swoje przedsięwzięcia Chińczykom obecnie firmy zachodnie to by chciały komukolwiek sprzedać byleby znalazł się chętny to niestety tak to wygląda Tak, no, jeżeli kolejkę mamy firm chętnych do wyjścia z Rosji na 8 lat działania w specjalnej komisji to jest jeszcze komu muszą dostać pozwolenie tej specjalnej komisji, żeby wyjść to nie jest, nie jest prosty proces obecnie o, pytać się o tematy polityczne odnośnie na to. Myślę, że tutaj ostatnio w czwartek koledzy się wypowiadali. Odnośnie spotkania. Ja jestem zwolennikiem jakichś realnych działań, tak? Uważam, że tego typu spotkania oczywiście mają swoją wartość i są potrzebne, pewne rzeczy można ustalić, no niemniej, jeżeli chodzi o tematy gospodarcze, no to myślę, że nie na takich spotkaniach będą rozstrzygane. A czy Polska była jakkolwiek widoczna na spotkaniu w Wilnie? Nie wiem. Tak, tak jak mówię, nie wydaje mi się ten hejt, który jak gdyby spotkał część, część rządu, ja się z nim, z nim jak gdyby nie zgadzam, nie, nie, nie widziałem nic złego, żeby polska delegacja zrobiła jakieś tam przecieki, które docierały. No Uważam, że to tak jak to traktuję tak samo jak przecieki z rynku inwestycyjnego. Jak ktoś mi kiedyś pisze, że no ma takie insajderskie info i że tu coś się tam wydarzy, potem się okazuje, że to jest nieprawda, więc nie wypowiadam się na temat jakichś takich plotek. No dobrze, słuchajcie, mamy godzinę dziesiątą, część z was już będzie chciała się przełączyć na ten live kapitana, a więc dziękuję za sobotni wieczór, mam nadzieję, że spędziliście go miło razem ze mną. Trzymajcie się, cześć.